mentalnie. Znowu mnie malujesz, Gabi. Cieszę się niezmiernie. Monika, jest taki pomysł, nie wiem, czy się zgodzisz i czy dałabyś radę, bo żeby wiesz... Czy jestem na tyle odważna? No właśnie, żebyśmy kogoś podzwonili bez uprzedzenia. Słuchaj, na przykład do Marcina Neumana, a nóż odbierze, wtedy ty, wiesz, takim głosem właśnie spokojnym mówisz, że dzwonisz z kancelarii tutaj Jasnogórskiej, na Jasnej Górze i zapraszasz na spotkanie z ojcem przeorem, żeby właśnie jak to ufortyfikować klasztor i tak dalej, i tak dalej. I coś zobaczymy. I w razie czego przełączasz. To ja już łączę i wtedy łączymy do Stana na przykład i już oni sobie wtedy pogadają. Ja nie chcę mieć problemów u Marcina Neumana. To mnie właśnie, później obroni. No właśnie, właśnie. Nie wiem, on jak jest to wojownikiem. Zrobić, bo... No ale wiesz, kobiety nie skrzywdzi na pewno. No zobaczymy. Słuchaj, cokolwiek zrobisz z Neumanem, wyjdzie na to, że mam na jego punkcie. Więc jak robicie, to beze mnie. A na przykład. Kibicuję każdej inicjatywie, która go w jakiś sposób obnaży, natomiast nie chcę w niej uczestniczyć, bo ludzie powiedzą, że zwariowałem. Krzyśku. Cześć. Cześć Gabku. To jest Rafał, który nam napisał muzykę do. Tak, przypominam. Bo Mati na przykład nie pamiętał. Czy jest jakiś plan tego eventu, czy jedziemy na pizzu? Jak zawsze. Cześć Monia, to ty to poprowadź, posiedź sama, zrób to. Nie no Gabi, no niepoważne to jest, no koniec. Ja to postawię z boku i raczej go przyjdę od razu. Chociaż nie, podobają mi się memy, jakie ludzie robią z okazji setnego Hyde Parku. Zobacz, to jest to legendarne zdjęcie, wiesz, przy stole. Ale mogę powiedzieć, że gęba mi się do tego Hyde Parku śmieje, tak jak selekcjonerowi. Pozwólcie, a czy tak na... dzwonimy do kogoś w trakcie? Próbujemy? Co robimy? Było parę pomysłów, ale jakoś tak... Nikt storpedowany? Nie wiem. Dobra, jest za 6 minut. Dobra, stary, w 6 minut to my zdążymy ten program 3 razy położyć i 4 razy podnieść. I Maciej sobie wejdzie w trakcie. A jak? Zwłaszcza, że musimy z Rafałem zdjęcie zrobić zaraz. Tomasz, Mateusz, jak ty się masz? Ja bardzo się dobrze mam. Szkerdynia, dobrze. Buenos dias. Buenos dias. Ricardinho. Dobra, 4 minuty. Dobra, 4 minutki. I zaczynamy słynnym szlagwortem. Pokaż, nakręć tego dżentelmena. To on nam to wszystko zgotował, ten los. To on nam nakręcił to. Tę to jest portą. Przez którą nie śpimy już. Przez którą nie śpimy. Od pół roku. Ja w ogóle pomyślałem, że może byśmy zrobili jakąś akcję dla widzów, żeby kto najfajniej zanuci, to coś tam. Gdybyśmy mogli zrobić piosenkę, którą nie udało nam się zrobić Satoko. Na przykład, żebyśmy zachęcili widzów, żeby, że nie wiem, ja bym na przykład mógł fundować nagrodę, że zrobimy piosenkę z wami. A, to zaraz się na... I człowiek może na przykład, na sensie, nie wiem, zmotywować ludzi, żeby właśnie, nie wiem, na przykład po nowym roku, żeby cieszyli się z nowego roku i żeby sobie jakoś fajnie to zinterpretowali, tą melodię. Przynajmniej jest jakiś pomysł na ten problem. Monia, zostań tam! A potem piosenka z wami. Dobra, drugi pomysł to jest taki, właśnie też nie wiem jak to zrobić, ale coś mi chodziło do głowy, żeby do Cezarego Kucharskiego zadzwonić na przykład, na ile on wycenia milczenie i tam wiesz, że dzwonię, to jestem dziennikarką, powiedzmy Radia Z i tu właśnie mamy taki, no że właśnie pan jest jako specjalista, na ile pan wycenił milczenie na przykład i tutaj czołowych jakichś tam celebrytów, wiesz, albo nas, kanału sportowego czy coś takiego, no nie wiem czy by to przeszło, no przede wszystkim nie wiem czy oni by... Ale to jest okay, tak? Spróbujemy. No bo, zobaczymy. Chyba, że patroluję, to wiesz, to wtedy. Ale nie wiem, czy ze śmiechu nie umrę, wiesz? Czy jestem na tyle dobrą aktorką? Ścieżki mi przysypało liśćmi, nie wiedziałem, gdzie mam biec. I zamiast w lewo, to pobiegłem tak trochę mniej w lewo i jakoś tak nagle patrzę, kurde, nie znam tego. Ale tak stwierdziłem, dobra, jakoś tam radę znajdę, ale że ścieżki nie są pod kątem 90 stopni, to mnie wyniosło tak, że. Zamiast 11 km zrobiłem zupełnie niechcący, zrobiłem 19. Mati przyniósł barszczyk i powiedział, że siedzimy długo i że ma jeszcze cały bagażnik. Ale gdzie ten barszczyk będzie? No, w filiżankach. Uwaga, jest mina na Instagram, making of. Dawaj, no, dawaj. Stary już ten pokaz. Michał. Tam pójdziemy. To się przyjeżdżasz, jesteś kibice. I powiedz, jak ja mam nie pić? Jak kibice dojeżdżają z różnych regionów Polski, przyjechali akurat z Kielc.
Siedle, no, siedle, do Dworuca, to wiadomo, że z alkoholem przyjechali. Dobra, idziemy tam. Pozdrawiamy. Idziemy, słuchajcie, zrobimy tam fotkę. Dobra. Chodźcie. Odpalaj odliczanie, dobrze. Chodź, Sam, chodźcie, Mati. Ja wejdę pić. Michał. Ja wejdę pić. Dobrze, ale chodźcie, zdjęcie sobie zrobimy za pani. Tak. Misiu, Misza, chodźcie, chłopak. Pozwól. Urodzinowa będzie. Urodzinowe zdjęcie, zobacz. Du. Pierwsze słowa tutaj są. Zostawiam to. Chodź, Monia z nami, tak samo. Ale nie, no weź to, weź to. Monia musi, to jest wejść. Co to robisz? Majki, przestań przytulać. Weź, ja to się mam. Czoleszku, między Matą a Stan. Pyj na mnie. A widać napis karą skoczony? Kurde, no. Program się zaczyna za minutę, a my sobie zdjęcie. Dobra, to wejdziemy, usiądziemy z rozwoju. Dobra, a teraz na 3-4 każdy robi nic. Każdy robi jak to było. 3-4. Dobra, chodzi o chłopaka. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Dawajcie, bo mamy minutę. Mamy minutę, tak, jeżeli wejdziemy w taki sposób. A jest pod kątem. Czekaj, ja nie będę ci to widać. Maskę ma. Światła, nie ma świateł. Światła. Misza. Zrobię trochę ciemno. Ale chodź do zdjęcia. Monika, zrób zdjęcie. Ale jest 40 sekund. Zaczniemy radzić. Zrób to zdjęcie. Słuchaj, Bożek Wenda 15 sekund przed, myślę, że to jest bardzo dużo czasu. Właśnie można trzeba pokazać. Reklamy są pójdą. Takie wejście. Dobra, pół minuty. Dobra, 30 sekund, siadamy. Nie dramatyzuj, nie dramatyzuj, to nie telewizja, to jest ta przewaga, nie o tubę. Panie, okulary ci zostały mi na stole. Tomek, z całym szacunkiem, jubilat. A, dobrze. Niech to puste miejsce, nie czeka. Słyszymy się bardzo dobrze. Do ciebie. Słyszymy się bardzo dobrze. Okulary twoje otóż? Tak, ja jeszcze zabieram i idę, ja przyjdę do was. Czy jest jakiś plan? Macie się spóźnić. Zapraszamy na Hate Park. Możesz spać. Ostatni raz? Nie. Ostatni raz nie, chyba jeszcze musimy dobrać nowy. Legalny Bobsmacher. Mówcie ile. I tak zaczyna się indywidualna czy szeroka? Od bliskiego. Is this a real life? Is this a fantasy? Nie, to jest setny Hate Park, tak jest. Zobaczcie, jak zawsze w dobrym składzie, choć jeszcze przez chwilę niepewny. Jest Mati, mało tego przywiózł, no bo on ma dzisiaj urodziny. Urodziny obchodzi Hate Parku setne, ale też i własne. A ja sobie tam przyniosłem tort, bo mówię, a co? Co tak po prostu wejdę? Chłopaków poczęstuję. Piszą, że ja wyglądam jak azjatycki. Tam. O, stop! Czekaj, Mateusz, bo tu kamery wracasz, kamery niech wracają do studia. Zaraz. Realizator do zwolnienia. Sto lat. Niech żyje żyje Sto lat. Widać, że Mati prosto z przyjęcia, jedyny black tie. Że słychać. Słuchajcie, ponieważ nie dostałem od was tortu, moja żona kupiła, postanowiłem was poczęstować czymś słodkim, żeby ten wieczór miał słodko-gorzki smak. Sympatyczny. Barszcz w drodze, podgrzewają go. Pożywają barszczyk, także dzisiaj tutaj będzie mnóstwo atrakcji kulinarnych. Przyszedł czas Sinbada żeglarza i chciałem was dzisiaj zaprosić na kuchnię tajską. No proszę. Tak, ponieważ są to nasi przyjaciele. Prosimy. Są to nasi przyjaciele. Cześć. Co? Przecież kuchnia tajska to są owoce morza. Proszę, krewetki. Poprosimy tu. Ja dostałem koryż. Słuchajcie. Mati, to jest twoja ekipa? To jest moja ekipa z restauracji Pump Thai Food. Fat Thai Food. Pump Thai Food Mokotów.